Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Ariowit. Dzisiaj chciałbym przedstawić Wam kolejne informacje na temat otwarcia biura II Rzeczypospolitej Polskiej w Szczecinie. Otwarcie biura odbyło się w dniu 7 sierpnia, w sobotę o godzinie 12 przy ulicy Pocztowej. Chciałbym poinformować Was, drodzy Polacy, suwereni, że biuro jest uroczyście otwarte i jest już drugim biurem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Tak, proszę Was o udostępnianie tego. Macie już drugie biuro, do którego możecie mieć bliżej. Zostawcie łapkę w górę, udostępniajcie, komentujcie. Zwiększajcie zasięgi filmików. Komentujcie dla zasięgu, bo to pomaga. Łapkujcie. Ok. Uroczyste otwarcie. Prezydent powiedział do mnie: zrób, nagraj, wypromuj, żeby ludzie się dowiedzieli, więc robię to. Dobrze. Chciałbym pokazać Wam to biuro ogólnie, jak ono wygląda. Biuro wygląda tutaj w taki sposób. Druga Rzeczpospolita Polska, otwarcie biura. Tyle ludzi było. Przyszli. Uroczyste otwarcie. Zdjęcia dam Wam link w opisie do tych zdjęć. I także są filmiki, gdzie mówione są bardzo mądre rzeczy od ludzi, którzy tam byli na tym przemówieniu. Tak to wygląda. Druga Rzeczpospolita Polska. Nasza ojczyzna. I tak to wygląda. Ja Wam dam to w opisie. I no cóż, macie, jeszcze dostaniecie linka do filmików, które są 11 minut i 4 minuty 16 sekund. Macie sobie zobaczyć, wysłuchać. Także macie linka do dowodów suwerena i telefon do biura. Osoba, która stworzyła to biuro, odpowiada za nie, powiedziała, że mogę podać. Prezydent podał, więc działamy. Więc jak widzicie, moje działania nie są złe, tylko słuszne. I zastanawiam się, ile jeszcze będę promować prezydenta. Ja to robię z własnej woli. Nie wiem, czy jeszcze te 20 filmików będzie. I później jeszcze sobie nie wiem. Ale wiedzcie, że ja jestem prawdziwym Polakiem i musimy być dla siebie mili. Mili, dobrzy. Tacy prawdziwi. Nie wilk wilkiem dla każdego, tylko no, dobrzy ludzie. I robić tak, żeby nie kopać dołki pod sobą, tylko tak, żeby wszystkim było dobrze. Bo rodak rodaka powinien szanować. To powinno się zrozumieć. Tak więc to tyle i chciałem jeszcze Wam powiedzieć, że to jest oficjalna strona prezydenta. Możecie wejść. Tutaj macie dokumenty, pisma różne i tak dalej. Tu jest strona główna, akt urodzenia suwerena II RP, dekrety, prawo jazdy, dowód osobisty, dowód RP,
pytania, odpowiedzi. Jeszcze nagram filmik o prawo jazdy, że można już wnioski wydawać. Student powiedział, że wnioski można wydawać, by były. Paszport drugi RP. Praktycznie wszystko zrobiłem. Jeszcze o, manifestacja będzie. Chciałem powiedzieć, że będzie manifestacja 18 sierpnia o godzinie 11 pod urzędem. Morawieckiego. Aleje Ujazdowskie. No to chcę wam przekazać, że będzie taka manifestacja. Będzie jeszcze mówione. I zapraszamy także wszystkich Polaków. To jest numer, tak macie w opisie, to jest numer do biura drugiej RP. Macie sobie ciągnąć, jeżeli macie jakieś pytania. Dostałem zgodę, żeby pokazać. Więc pokazuję. I to tyle. Polacy, to chciałbym wam przekazać. No. Chciałem powiedzieć, żebyście podnosili swoje wibracje. Kreowali myślami pozytywną rzeczywistość. Wiedzieli, że to wy jesteście, że jesteście wolnymi ludźmi. I nikt nie ma prawa wami rządzić. Nie ma to czas. Czas zrozumienia tego. Ile osób zrozumie to? Nie wiem. Póki co to jest moment przejściowy i będzie coraz więcej osób rozumnych, przebudzonych, patrzących na świat przez pryzmat wolnego człowieka. A na pewno wiele może wspaniałych rzeczy wydarzyć się w przyszłości. Mowa tutaj o przejściu na wymiar miłości i odrzucenia tego zła, które mamy na świecie. To zło będzie musiało odejść. My chcemy żyć w normalnym świecie, wśród normalnych ludzi, pozytywnie, bezproblemowo. Tak jak powinniśmy żyć, bo skoro zostaliśmy stworzeni z miłości, ja, ty, każdy, może ty zapomniałeś, ty człowieku, do którego do ciebie mówię. Zostaliśmy stworzeni z miłości, to ten świat też powinien być pełen miłości. A dlaczego taki nie jest? Odpowiedzmy sobie sami na to pytanie. Nie przetrwanie, a dobroć i miłość. Miłość buduje. Miłość jest 1000 razy mocniejsza i potężniejsza niż czynniki emocjonalne, takie jak niskowibracyjne, jak strach, zazdrość i tym podobne. Miłość buduje. Okej, to tyle tym mądrym przekazem. Tak więc linka będziecie mieli w opisie. Numer telefonu też. I to wszystko. Linka dostanę także. Dziękuję wam za uwagę. Zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. Mam nadzieję, że moje mądre teksty na komuś się przydadzą. Mam drugi kanał, który będzie zajmuje się i będzie się teraz bardziej zajmował energetyką i tą duchowością. Bo to jest nie tylko ciało, ale duch. Nad duchem też trzeba pracować. A cuda mogą zacząć się wtedy dziać. Tylko musicie uwierzyć. Bo szkoła nie jest od tego, żeby was uczyć mądrych rzeczy. Szkoła jest od tego, by was uczyć głupot. Wszystko macie w sobie. Cała prawda jest w was. Nie na zewnątrz. A to są takie mądre, motywacyjne teksty. Taka motywacja. Motywacja i zrozumienie tego, jak jest. Widzicie? I nie musisz być żadnym jakimś wielkim po jakichś papierkach, jakichś tych fakultetach i tych podobnych takich rzeczach, które nie będę opisywał, bo to się słabo robi. To jest niepotrzebne. Mądrość może nawet wynikać z chodzenia po pustyni i możesz więcej osiągnąć mądrości
chodząc po pustyni, niż siedząc w szkole i słuchając tego, co ci ktoś robi, narzucając ci z góry. Jak masz myśleć, pranie mózgu. No to tyle. Dziękując uwagę, otwarcie biura w Krakowie. Znaczy otwarcie biura w Szczecinie. Dobra, trzymajcie się. Na razie. Cześć, pa. Udostępniajcie, komentujcie, łapkujcie. Dziękuję.